o same wybory jeszcze, jak pan komentuje ten wynik? Często w pierwszej turze to jest to, czego pan się spodziewał, czy mimo wszystko delikatne zaskoczenie? Ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy poszli na wybory. Także tym, którzy na mnie głosowali, którzy mnie zaufali. Traktuję ten wybór przede wszystkim jako zobowiązanie. Zobowiązanie do dalszego zaangażowania, do dalszej pracy na rzecz Płocka, na rzecz rozwoju miasta, na rzecz mieszkańców Płocka. Natomiast jeszcze to jest niespodzianka. Ja robiłem wszystko, żeby wygrać te wybory rzeczywiście w pierwszej turze, więc dziękuję mieszkańcom za udział, za głosowanie. Jeszcze decyzje, co w pierwszej kolejności, na czym ta kadencja będzie się skupiała przede wszystkim? Jak powiedziałem, to będzie dobra kontynuacja tego, co do tej pory robimy. Za nami pierwsze to obwodnice, przed nami drugi i trzeci. Przygotowane projekty związane z budową Nabrzeża Wiślanego, także rewitalizacją centrum. To rzecz jasna przed nami. No i te działania, o których mówiłem, w przypadku nowych inwestorów, nowych miejsc pracy, które wiążą się ze sprzedażą gruntów pod nowe inwestycje na terenie lotniska. To są zadania na najbliższe tygodnie, miesiące. PO prawdopodobnie nie będzie miała na pewno raczej większości w Radzie. Trzeba będzie z kimś współpracować. Z kim? Ostatnie 4 lata pokazały, że jestem w stanie współpracować z każdym, kto ma w sercu przyszłość naszego miasta i jego mieszkańców. Ja do tej współpracy zapraszam każdego. Wiem, że nie dla każdego będzie to łatwa współpraca, ale jestem przekonany, że takie boiska, czy decyzje związane z budową obwodnicy, wiaduktu, nowych inwestorów, one nie potrzebują polityki, zabarwienia politycznego. To są decyzje, które możemy wspólnie razem podejmować dla dobra mieszkańców. Więc ja czekam z spokojem na ostateczny wynik wyborów w Płocku, na kształt Rady Miasta. Natomiast z mojej strony będzie zaproszenie do współpracy do każdego, kto w Radzie Miasta znajdzie się, bez względu na klub, do którego będzie należał. Wczorajsze wybory przebiegały w cieniu skandalu niestety. To wynika, że co najmniej kilkaset głosów może zostać zdobytych nielegalnie, jak pan komentuje. Na pewno demokracja ma to do siebie, że powinna być świętem i te wybory powinny być świętem wszystkich mieszkańców Płocka. No niestety to są rzeczy, które bezwzględnie zasługują na potępienie i w tym momencie liczę na to, że organy ścigania będą wyjaśniać tę sprawę od początku do końca, do ukarania winnych. Możliwa jest współpraca z takimi radnymi, jeżeli okazałoby się, że faktycznie odpowiadają za ten proces. Jeśli ktoś będzie udowodniony, że odpowiada taki proceder, to w tym momencie sądzę, że konsekwencją tego będzie odebranie mandatu.